Fourscore SMG to ciekawa i nietuzinkowa replika. Jest to pistolet maszynowy wykonany praktycznie w całości z plastiku. Odwzorowuje on włoską konstrukcję pistoletu maszynowego Spectre. Jak mówią źródła oficjalne, pistolet ten nie znalazł się na wyposażeniu praktycznie żadnej formacji wojskowej lub policyjnej. Trochę tych pistoletów zakupiła Chorwacja. Nieoficjalne źródła z kolei mówią, że jest to jedna z najpopularniejszych jednostek broni wykorzystywanych przez włoską mafię. Podobną przyczyną takiego stanu rzeczy jest to, że łatwo strzela się z niej ze skutera. Czy tak jest? Nie wiem, fakt jest niepotwierdzony. Generalnie rzecz biorąc, jest tutaj kilka ciekawych patentów. Konstrukcja tego pistoletu maszynowego jest generalnie bardzo prosta. Po pierwsze, dwa tryby prowadzenia ognia. Pojedynczy, full auto. Pistolet nie posiada bezpiecznika. Ponadto otwarte przyrządy celownicze, szczerbinka oraz muszka regulowane. Element, który w oryginale przeładowuje pistolet. Tutaj otwiera nam okienko, w którym mamy dostęp do komory hop-up i jej regulacji. Spectre wyposażona jest w jedną szynę RIS 22 mm, na której możemy dołożyć sobie latarkę bądź celownik laserowy. Prosty sposób przenoszenia, czyli jedno ucho, do którego możemy podpiąć pas nośny. Spust jest szeroki, wygodny, stabilny, dobrze wyczuwalny. Sercem tego pistoletu maszynowego jest gearbox V3, więc jest całkiem nieźle. I jest to oczywiście gearbox pełnowymiarowy. Pakiet, jak można się domyśleć, schowany jest w przedniej rączce. Otwieramy klapkę i mamy dostęp do kabli. Producent wyposaża nas w pakiet NIMH o pojemności 1200 mA, co powinno starczyć przynajmniej na 3-4 godziny strzelania. Pakiet ładujemy do środka i podpinamy go do instalacji elektrycznej. W środku, ponieważ jest bardzo dużo miejsca, można zupełnie spokojnie załadować pakiet lipolowy, co na pewno poprawi jakość działania tej repliki. Magazynek typu mitka po dość ciekawej geometrii, wykonany z plastiku. Bardzo fajnie rozwiązana jest kwestia zrzucania magazynka. W przedniej części kabłonka ochrony spustu mamy przycisk, którym odblokowujemy magazynek. Chodzi on dość ciężko, trzeba użyć trochę siły, żeby to zrobić, ale to też ma swoją wartość, bo magazynek po prostu nam nie wypadnie przypadkowo. Na replice mamy kilka nieczynnych przełączników, przede wszystkim te z prawej strony, czyli druga strona selektora ognia, bezpiecznik. Po tej stronie mamy tylko działający selektor ognia. Wpinanie magazynka jest dość proste i magazynek wpięty. Nie musimy tutaj nic kombinować. Magazynek wchodzi bardzo ładnie, trzyma się dość dobrze. Można go oczywiście wykorzystywać jako uchwyt przy prowadzeniu ognia. Nie musimy trzymać ręki tutaj, możemy to robić oczywiście tutaj. To już zależy od osobistych preferencji. Wypinanie magazynka też nie jest problemem, dzięki temu, że mamy tutaj dużo miejsca. Ta osłona jest bardzo szeroka. Możemy bez problemu wsadzić tutaj kciuk, zwolnić zaczep i wyciągnąć magazynek. Zobaczmy, jak pistolet reaguje na spust. Tryb pojedynczy. Reakcja jest całkiem fajna, dość szybko. I teraz przerzucamy się na pełne auto. Widzicie, jak fajnie kopie. Naprawdę można mieć sporo przyjemności ze strzelania z tej repliki. Oczywiście jakimś problemem może być kwestia tego, że nie mamy oparcia, ale z drugiej strony dysponujemy bardzo krótkim pistoletem. To jest raptem może ze 30-35 cm, w związku z tym jest to bardzo krótka jednostka. No i oczywiście można bez problemu prowadzić z niej ogień na niedługim dystansie, tak jak mówiłem, 10, 15 do 20 metrów.
Myślę, ze względu na niewielką wagę, bo pistolet razem z pakietem fabrycznym waży około 1,5 kg, można go zupełnie spokojnie traktować jako broń drugiego wyboru. I na przykład w sytuacji, gdzie gramy w lesie, po prostu dzięki temu, że jest przypięty z jednej strony, zastosować jakieś zapięcie na pas i trzymać go po prostu zamiast pistoletu. Jak widać, pistolet radzi sobie całkiem nieźle w dystansie 10 do 15 metrów. Oczywiście pierwsze strzały na niewyregulowanym egzemplarzu zawsze są trochę słabsze, ale SMG, bądź jak ja wolę go nazywać Spectra, ma około 290 fps, czyli zupełnie spokojnie można stosować go do rozgrywek typu CQB. Jest dość celny, jak na tego typu sprzęt. W związku z tym, jeżeli ktoś szuka czegoś oryginalnego i nietuzinkowego, to wydaje mi się, że przy tej cenie, jaką dzisiaj trzeba zapłacić za ten pistolet maszynowy i fakt tego, że w środku mamy pełnowymiarowy gearbox typu V3 i że bez problemu możemy do tego pistoletu maszynowego włożyć Lipola, znaczy z tej przyjemności posiadania tak ciekawej repliki, warto rozważyć jej zakup.